Myślę, że można podzielić działalność stowarzyszenia trochę na dwie odnogi. Z jednej strony taka działalność publiczna, czyli to, że chcemy zmieniać sposób, w jaki się mówi o wsi i o mieszkańcach wsi i zmienić sposób, w jaki się mówi o dziedzictwie chłopskim, czego przykład zobaczycie tutaj właśnie pod postacią tego filmu. Innym przykładem takiej naszej działalności publicznej była kampania Jestem ze wsi. Nie wiem, czy się z nią zetknęliście. Właśnie chcieliśmy w tej kampanii, która się odbiła dość szerokim echem, zwrócić uwagę na pewne konsekwencje negatywnego wartościowania kultury chłopskiej, dziedzictwa wiejskiego itd. dla w ogóle naszego całego społeczeństwa. No a z drugiej strony to jest taka działalność lokalna. To, że w tej miejscowości Gorajec, chociaż większość z nas nie przebywa na co dzień, to staramy się robić coś dla mieszkańców i z mieszkańcami. Staramy się wypracować jakiś też nowy sposób, no nowy sposób właśnie funkcjonowania ośrodków kultury w takim miejscu, żeby on nie był takim, można powiedzieć, kolonizacją, tak, ludzi, którzy mają jakąś wizję, tylko raczej właśnie współbyciem i współpracą z ludźmi, którzy już tam są. No i właśnie też efektem tego jest szereg projektów animacyjnych, kulturalnych, edukacyjnych, które robimy razem z partnerami właśnie w okolicy. Teraz może przekażę mikrofon. Cześć wszystkim. Tutaj padło pytanie dotyczące powstania filmu Niepamięć. To tak powiem króciutko, bo pewnie już wszyscy chcą ten film zobaczyć. Natomiast to nie jest nawet film o pańszczyźnie. Też dużo było dyskusji na ten temat, czy ten film jest o pańszczyźnie, czy nie. No i w sumie on nie jest o pańszczyźnie, bardziej o dziedzictwie pańszczyzny, o widokach i o tym, co dzisiaj można z tym doświadczeniem historycznym robić. W bardziej udany lub mniej udany sposób. I może tylko powiem tyle, że ten pomysł powstał, pomysł na zrobienie filmu powstał z powodu braku takich filmów. Nie ma takich filmów. I ja sobie myślę, że polska kultura bardzo potrzebuje takiego filmu, który podejmuje ten temat. Wiele osób się z tą tezą nie zgadza. Ale ja uważam, że to nie jest tak, że to jest przeszłe wydarzenie, które zupełnie nie ma wpływu na nasze tu i teraz. Niestety ma. I warto o tym rozmawiać, warto to w jakiś sposób przełamywać też te rzeczy, które są nieprzyjemne. I z tego powodu też postanowiliśmy jako stowarzyszenie zrobić ten film i dzięki wizji, kreatywności naszego reżysera Piotra Broszka, który nie mógł dotrzeć, bo w tym momencie wędruje przez Polskę z kamerą i nie wiem, ile mu to zajmie, do wiosny prawdopodobnie, więc dlatego nie mógł przybyć. I dzięki jego takiemu zaangażowaniu i też zaangażowaniu montażystki Wygolis, no, udało mi się znaleźć taką formułę artystyczną, żeby ten temat w sumie taki niefilmowy jakoś podjąć. No i tu już ocenicie, czy to jest warte zachodu, czy nie. No więc może to tyle z mojej strony.